Robak, kiwając głową, rzekł. No mogę tak, stojąca rana, mam czas. Teraz, mój bracie, poślij do plebana, aby tu jak najrychlej przybył z wijatykiem. Oddaj stąd wszystkich, zostań tylko sam z klucznikiem. Zamknij drzwi. Sędzia spełnił robaka rozkazy i usiada na łóżku przy nim, a Gerwazy stoi. Łokieć przytwierdza na głowni rabiera, a czoło pochylone na dłoniach opiera. Robak nim zaczął mówić. W klucznika oblicze wzrok utkwił i milczenie chował tajemnicze. A jako chirurg najpierw miękką ręką składa, na ciele chorującym nim ostrzem prask zada. Tak Robak wyraz bystrych oczu swych złagodził, długo nimi po oczach Gerwazego wodził, na koniec jakby ślepym chciał uderzyć ciosem, zasłonił oczy ręką i rzekł mocnym głosem: jam jest Jacek Soplica. Klucznik na to słowo pobladnął, pochylił się i ciała połową wygięty naprzód stanął, zwisł na jednej nodze, jak płas lecący z góry, zatrzymany w drodze. Oczy roztwierał, usta szeroko rozszerzał, grożąc białymi zęby, a wąsy najeżał. Rapier z rąk opuszczonych przy ziemi zatrzymał, kolanami i głownię prawą ręką imał, cisnąc ją. Rapier z tyłu za nim wyciągniony, długim czarnym z końcem chwiał się w różne strony. I klucznik był podobny lysiowi rannemu, który z drzewa ma skoczyć oczy myśliwemu. Wydyma się pęgłuszkiem, mruczy, krwawe ślepie wyiskrza, wąsy rusza i ogonem trzepie. Panie Rębajło, rzekł ksiądz, już mnie nie zatrwożą gniewy ludzkie, bo jestem już pod ręką Bożą. Zaklinam Cię na imię tego, co świat zbawił i na krzyżu zabójcom swoim błogosławił. I przyjął prośbę Łotra, byś się udobruchał i to, co mam powiedzieć, cierpliwie wysłowię. Sam przyznałem się, muszę za ulgi sumienia pozyskać, a przynajmniej prosić przebaczenia. Posłuchaj mej spowiedzi, potem zrobisz sobie ze mną, co zechcesz. I tu złożył ręce obie, jak do pacierza. Klucznik cofnął się zdumiony, uderzał ręką w czoło i ruszał ramionem. A ksiądz zaczął swą dawną, schoreszką zażyłość opowiadać i swoją córką jego miłość. I swe z tego powodu stolnikiem zatarł, lecz mówił nieporządnie. Często mieszał skargi i żale we swą spowiedź. Często rzecz przecinał, jak gdyby już ją skończył. I znowu rzekał. Przyjmował mnie jak dawniej, a nawet nalegał, abym częściej przyjeżdżał. I ilekroć sami byliśmy, widząc oczy me przyćmione łzami i pierś zbyt pełną i już wybuchnąć gotową, chytry starzec wnet rzucił obojętne słowo o procesach, sejmikach, łowach. Ach, nieraz przy kieliszkach, gdy się tak rozrzewniał, gdy mnie tak ściskał i o przyjaźni zapewniał, potrzebując mej szabli lub kreski na sejmie, gdy musiałem nawzajem ściskać go uprzejmie, to tak we mnie złość wrzała, że jak obracałem ślinę w gębie, a długo rękoje ściskałem, chcąc plunąć na tę przyjaźń i wnet szabli dostać. Ale Ewa, zważając mój wzrok i mą postać, zgadywała, nie wiem jak, co się we mnie działo. Patrzyła błagająca. Lice jej bledniało, a był to taki piękny gołąbek, łagodny. I wzrok miał uprzejmy taki, tak pogodny, taki anielski, że już nie wiem, już nie miałem odwagi zagniewać się, zatrwożyć. Milczałem. I ja, załadyjaka sławny w Litwie całej, co przede mną największe pany nieraz drżały, co mnie żył dnia bez bitki, co nie stolnikowi, ale bym się pokrzywdzić nie dał kulturowi, co we mnie wściekłość najmniejsza wprawiała mnie sprzeczka, co we wściekłość najmniejsza wprawiała mnie sprzeczka, ja w ten czas zły i pijany milczał jak owieczka. Ja, gdybym Sanctissim usłyszał, ileż to razy chciałem serce mu otworzyć i już się nawet
przed nim do próśku pokorzyć, lecz spojrzawszy mu w oczy, spotkawszy wejrzenia zimne jak lód, wstyd mi było mojego wzruszenia. Śpieszyłem znowu jak najszybciej dyskurować o sprawach, o sejmikach, a nawet żartować.